Na sesji Rady Powiatu Bocheńskiego odbyło się uroczyste wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju. Przez ministra obrony narodowej dla rodzin, dla tak naprawdę rodziców, którzy w stosunku do służby obronnej dla obronności kraju co najmniej trójka lub więcej swoich dzieci i swoich synów są żołnierzami w polskich siłach zbrojnych. Złoty medal otrzymali państwo Władysława i Bronisław Mroczek z Jodłówki, których pięciu synów odbyło wzorową służbę wojskową. Srebrne medale zostały wręczone państwu Krystynie i Bronisławowi Krupie z Krzeczowa oraz Zofii i Zbigniewowi Gniadek z Grabia, których odpowiednio czterech i trzech synów odbyło służbę wojskową. Medale są symboliczną formą podziękowania i wyrazem najwyższego uznania za wychowanie dzieci w duchu patriotyzmu i poczuciu obowiązku za bezpieczeństwo ojczyzny.